Dzień dobry Państwu. Reprezentuję firmę Carbohor, produkującą podłoże pod wszelkiego rodzaju rośliny, od kwaśnolubnych, od pH w granicach 8. Produkujemy też kwasy humusowe, nazywane przez nas płynną próchnicą i dziś chcieliśmy Państwu zaprezentować, jak można je zastosować przy nasadzeniach drzew, mając na uwadze warunki pogodowe i zmiany klimatyczne, które w Polsce następują, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Przygotowaliśmy dwie identyczne tuby, które pokażą nam przekrój gleby, jak ona wygląda po nasadzeniu naszych drzew i jakie jest działanie karbochumika. Każda z tych tub ma identyczną ilość otworów. Mamy po 9 otworów w każdej tubie. Zasypiemy te tuby do wysokości 15 cm rodzimym gruntem, tak jakbyśmy robili wykop na głębokość 40-50 cm pod nasadzenie drzewa. Mamy identyczne zasypanie obydwu tub, to jest gdzieś około 15 cm. Teraz zalejemy jedną z tub, zalejemy 6 litrami wody, a drugą tubę zalejemy 6 litrami wody i 100 mililitrami karbochumiku. Zobaczymy, jaki jest efekt przepuszczalności gruntu w jednej i drugiej tubie. Pierwszą z tub zalejemy czystą wodą. Drugą z tub zalejemy czystą wodą wzbogaconą karbochumikiem w ilości 100 ml. To są dwie nakrętki. Tak wygląda woda z dodatkiem karbochumiku. Musimy się uzbroić w cierpliwość. Na pewno w pierwszej tubie woda będzie szybciej przesiąkała, w drugiej tubie będzie przesiąkała troszeczkę wolniej. Karbochumik to nic innego jak próchnica w płynie, więc automatycznie zagęszcza nam wodę, ale zarazem, jak zobaczymy to po przesiąknięciu, jak będzie wyglądała na samej górze tej rodzimej gleby. Spowoduje to powstanie około milimetra warstwy próchnicy, która z czasem będzie wyhamowywała przepływ wody z górnych partii w dół. Więc podlewając roślinę, jesteśmy w stanie zaoszczędzić ilość wody, a zarazem nie będziemy też wypłukiwali mineralnych w głąb gleby. Przy równym zalaniu cieczą, konkretnie wodą, widzimy, jak woda przeszła przez piasek i trafiła już w dolne partie. Powiedzmy obrazowo, woda z karbochumikiem nadal jest na powierzchni, ale widzimy też, jak zaczyna się osadzać próchnica. Żeby Państwa nie zanudzać,
to spróbujemy przerwać tą warstwę próchniczną, która się tu osadzi i pozwolimy tej wodzie szybciej dotrzeć do tych otworów, które żeśmy Państwu pokazywali na początku. Spróbujemy to zobrazować w takim wariancie, po kraju pokażemy, jak ta próchnica będzie docierała do dolnych partii. Jeżeli zalejemy taki otwór w glebie i potem spróbujemy jakimś prętem dotrzeć w dolne partie i wykonać coś takiego, to też nie zaszkodzi, bo wtedy przyspieszymy trochę czas nasadzenia. A próchnica i tak spowoduje, że w tych rejonach będzie się kumulowała w przyszłości woda. Ułatwimy tej wodzie z kwasem humusowym spływ w dolne partie, bo inaczej byśmy musieli poświęcić na to cały dzień. Wtedy prawdopodobnie nikt nas nie będzie chciał oglądać. A w międzyczasie, zanim to się przesiączy, przygotujemy do tuby numer 2 podłoże karbomat, którego jesteśmy producentem, wymieszane z piaskiem, który pochodzi z tej części wykopu. Mamy przygotowane według naszego wyliczenia w granicach 14 litrów dwóch składników, 7 litrów piasku, 7 litrów naszego podłoża. Oto spróbuję w miarę szybko wymieszać. Wymieszane podłoże karbomat z piaskiem zmieniło strukturę. Jeżeli poczekamy przez chwilę, będziemy widzieli, jak zawarty w tym kwas humusowy, który dodajemy na etapie produkcji, powoduje zgranulenie tego podłoża, które w przyszłości będzie takim podłożem, które potrafi utrzymać powietrze wewnątrz. I teraz obydwie tuby zasypiemy tą samą ilością. Jedną, pierwszą, którą zalewaliśmy wodą, rodzimym piaskiem, a drugą zasypiemy mieszanką piasku z podłożem karbomat. Widzimy tutaj, jak po odciążeniu wody, jak nam został ciemny pas. Jest to próchnica, która się osadziła na tej warstwie. Widzimy też zacieki, jak przenikała w głąb tego macierzystego podłoża. Teraz jeżeli tą część zasypiemy mieszanką karbohortu i piasku, a tą tubę zasypiemy samym piaskiem, zalejemy ponownie wodą i wodą z karbohumikiem w tej tubie, będziemy widzieli efekt, jak woda przepływa przez jeden i drugi przekrój. Widzimy też, jaka jest struktura. Jak tworzą się granulki piasku z naszym podłożem. My mamy prawie identyczne wysokości i widzimy teraz tą różnicę.
możemy swobodnie zauważyć granulat naszego podłoża. Tu widzimy zbitą część. Roślina lubi podłoże, w której jest możliwość przepływu powietrza. Tutaj tej możliwości na pewno nie będziemy mieli. Ale dość często tak sadzimy czy drzewa, czy krzewy i wtedy mówimy, że one słabo rosną, system korzeniowy zapuszczają na poziomie bardzo płytkim. Tu mamy tą pewność, że jeżeli teraz w tej części nasadzimy roślinę, ona zapuści korzenie do samego dołu, wykorzystując nawet te warianty. Bo podlewając tą roślinę, woda będzie przepływała w dół, łącznie w te rejony, gdzie będzie tu je nawilżała. Próchnica przytrzyma wodę w tym rejonie, więc korzenie nie mając obawy, że trafią na suchą powierzchnię, w której nie pozyskają wody, wilgoci, będą swobodnie przechodziły w głąb, więc mamy pewność dużego, dobrze rozbudowanego systemu korzeniowego. Dobrze rozbudowany system korzeniowy to efekt tego, co nam wyrośnie ponad ziemią. Przygotowaliśmy dwa pojemniki z wodą. Jedna i druga to jest czysta woda. Do jednej dodamy 50 ml tym razem karbochumiku. Drugą czystą zalejemy tubę w macierzystym podłożu. Widzimy, ile żeśmy wprowadzili powietrza, zasypując luźno grunt. Na tej głębokości już tego powietrza tyle nie posiada. Jest bardziej zbity, bardziej sprasowany. Teraz zalejemy tubę z mieszanką. Widzimy, jak się nam zmniejsza poziom wody w jednej tubie, jak w drugiej tubie. To znaczy, że nadal mamy lepszą chłodność naszego podłoża, aniżeli rodowitego, macierzystego gruntu. Bardzo wolno widać, jak przesuwa się ta próchnica w głąb. To chwilę potrwa, zanim przesiąknie do końca, ale doczekamy, aż woda w pierwszej tubie już nam zniknie z powierzchni. To wtedy ułatwimy w tej tubie przepływ w głąb, bo będziemy musieli kręcić ten filmik przez pół dnia. Na ścianach widzimy, jak nam się osadza próchnica. Gra. Jest nośnikiem składników mineralnych, a zarazem będzie przytrzymywała i utrzymywała wilgotność w naszym podłożu. I dopiero teraz, w tym etapie,
dokonujemy nasadzenia już na gotowym, nie na mieszance, tylko na gotowym podłożu, które nasza firma produkuje. Roślina wsadzona w tej części ma możliwość nie tylko rozwoju korzeni w tym rejonie, ale też i w tym rejonie. W tej tubie system korzeniowy będzie się rozwijał tylko na tym poziomie, jak zasypaliśmy podłoże. Nie będzie się kierował w ten rejon, bo wiadomą rzeczą jest, że ta woda będzie przysiąkała jeszcze głębiej, więc tu się będzie powstawała sucha przestrzeń. Korzenie nie będą się układały w suchej przestrzeni. U nas mamy odwrotną sytuację. Woda dociera w te partie i możemy popatrzeć, jak widać miejsca, gdzie woda przeszła głębiej, a mamy pęcherzyki z powietrzem. To znaczy, że podłoże się nie zbija. Jest podłożem przepuszczalnym, a zarazem podłożem utrzymującym wilgoć. Teraz widzimy, jak woda, którą zalaliśmy tubę pierwszą, zeszła w dolne partie. Mamy pusty kanał. A teraz zobaczmy, jak to się kształtuje, gdzie widzimy, jak woda utrzymuje się w całym tym przekroju. Możemy ją, to jest ten rejon tutaj. To znaczy, że warunki do rozwoju systemu korzeniowego są bardzo dobre w tym rejonie. W tym rejonie one będą bardzo trudne. Jeżeli ta część wyschnie, roślina na pewno nie będzie zapuszczała korzeni w głąb, tylko będzie zapuszczała korzenie gdzieś tam blisko powierzchni gruntu. A to w takich warunkach pogodowych i zmianach klimatycznych powoduje, że bardzo szybko będą przesychały, roślina będzie słaba, narażona na różnego rodzaju choroby i wirusy. Teraz w jednej i drugiej tubie posadzimy rośliny na naszym podłożu. Zawiniemy je tuby biało-czarną folią, biała na wierzchu, czarna od spodu i spotykamy się za pół roku. Zobaczymy, jak rozwinął się system korzeniowy, czy w jedynce, czy w dwójce. Będziecie mieli Państwo możliwość ocenienia sami. Dziękuję bardzo.